Cześć! Tu w podcast, czyli podcast Wydawnictwa Poznańskiego. Ja nazywam się Stasia Budzisz i będę dzielić się z Wami opowieściami o książkach wydanych w poznańskim. W podcast to uważne spojrzenie na szeroko pojętą literaturę, którą czasem pochwalę, a czasem skrytykuję. W podcast możesz odsłuchać za darmo na Twojej ulubionej aplikacji w telefonie. Cieszę się, że jesteś. Czy zwierzęta trzeba leczyć za wszelką cenę? Czym różni się weterynarz od lekarza weterynarii oraz o tym, co go wkurza, co gryzie i czemu się dziwi? Będzie też o tematach tabu, kupie i pasożytach, które, wierzcie mi Państwo, nie dotyczą tylko zwierząt, a bywają bardzo niebezpieczne, nawet dla życia. I o magicznych rytuałach, które do dziś spotyka się na wsi. Z Łukaszem Łebkiem, lekarzem weterynarii, autorem bloga Nie zadzieraj z weterynarzem oraz książki Co gryzie weterynarza, rozmawiam o języku, jakim posługujemy się mówiąc o zwierzętach. Zadajemy sobie pytanie o to, dlaczego zwierzęta często zdychają, a nie umierają, żrą, a nie jedzą. Dlaczego mają właścicieli, a nie opiekunów. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry. Dzisiaj będzie o zwierzętach, czyli właściwie też o ludziach. Moim i Państwa gościem jest Łukasz Łebek, lekarz weterynarii. Cześć Łukasz. Cześć, witam. Łukasz, słuchaj, pierwsze pytanie, właściwie podstawowe, od którego muszę zacząć, bo to jest coś, co mnie też zaskoczyło w Twojej książce. Czym się różni weterynarz od lekarza weterynarii? W zasadzie weterynarz to jest takie określenie potoczne. Bo nazwa zawodu, który wykonuje, to jest właśnie lekarz weterynarii, taki jest pełny tytuł. A weterynarzem może być też technik weterynarii, który tego tytułu nie posiada, jest po szkole średniej i on też jest weterynarzem. Także taka jest różnica. Niektórych to strasznie boli, jak się nazywa ich weterynarzami, ja nie mam z tym większego problemu. Rozumiem. Słuchaj, wiesz co, bo ja jestem ze wsi, wychowałam się na wsi i u nas się mówiło, że jedzie weterynarz. Tak, no tak się mówi. A mówią do Ciebie czasem jeszcze panie weterynarzu, pan tu przyjdzie, krowa się cieli. Znaczy, ja przestałem jeździć już w teren, więc już się tak nie zdarza, ale jest weteryniarz, weteryniosz. Weteryniosz, bo ja ze Śląska jest to dlatego. Więc pytają również, czy trzeba jako szkoła skończyć, żeby zostać weteryniorzem. Jak słyszą, że to nawet studia by wypadało, to są bardzo zdziwieni. Także ludzie sobie nie zdają sprawy, z czym to się je. A to prawda, wiesz, jakby twoja książka, co początkowo wydawało mi się, co gryzie weterynarza, będę zaczytać jakieś tam... Pewnie pchły. Pewnie jakieś, no nie, no wiesz, to tak myślałam, czułam, że ludzie, ale wiesz, to tak sobie pomyślałam, ojej, no dobra. Ale wiesz co, i później ja się bardzo wiele rzeczy dowiedziałam z tej twojej książki jako laiczka, bo jako osoba, ja się wychowałam na wsi i wiesz, no my mieliśmy zwierzęta, natomiast te wszystkie zwierzęta miały taką funkcję użytkową. To nie były zwierzęta, wiesz, nie wiem, pies miał swoją rolę do spełnienia, kot miał swoją rolę do spełnienia. Akurat no, ja nie byłam z takiego gospodarstwa, wiesz, że było jakieś wielkie bydło rogate, czy nie wiem, ileś tam tych świń, tylko takie jakieś tam ptactwo, powiedzmy. To rzeczywiście jakby wszystko to, co się tam działo na tym podwórzu, miało, jakby wszystkie te zwierzęta miały rolę użytkową, nie? Więc jakby one nie są mi obce. Później jak się wyprowadziłam do miasta, no to już nie mam żadnych zwierząt. Ale teraz bym chciała wrócić do tego twojego, od czego zacząłeś, czyli do tego, że ty chciałeś początkowo zostać lekarzem terenowym. No a potem wydarzyło się życie, wylądowałeś w przychodni, wyglądowałeś właśnie w przychodni w mieście. No i teraz druga strona jest też taka, że piszesz, że jesteś uparty. To dlaczego się nie uparłeś i jednak nie wyjechałeś na ten teren? Bo ja jestem też leniwy i jestem tchórzem, więc a jako, że miałem perspektywę urodzenia się dziecka bardzo, bardzo szybko, właściwie moja córka urodziła się tydzień przed tym, jak podjąłem swoją pierwszą pracę i aktywność zawodową, więc nie bardzo mogłem, nie miałem czasu na to, żeby sobie przebierać i zastanawiać się, a tutaj bym chciał, a tutaj bym nie chciał, więc jak już mi się trafiło,
trafiło i żeby było śmieszniej po zaniesieniu jednego CV tylko, oferta pracy, no to z niej skorzystałem, tym bardziej, że ja miałem również jeździć w teren i zdarzało mi się w teren jeździć, ale jakoś tak naturalnym biegiem się okazało, że więcej tej pracy jest przy zwierzętach towarzyszących, czyli psach i kotach, a tego terenu jest niewiele. Właściwie tu, gdzie ja pracuję, ten teren teoretycznie jest, tylko jest więcej lekarzy chętnych do pracy w terenie niż tych gospodarstw, które można obsługiwać. Więc jakoś tak wyszło, że zostałem w ambulatorium, czego w zasadzie nie żałuję, bo ta praca jest, znaczy inny ma charakter, ale przede wszystkim praca w terenie to jest świątek, piątek, niedziela, w nocy zwierzęta gospodarskie nie wiedzą, że już jest zamknięta przychodnia. Krowa nie wie, że się nie powinno cielić o drugiej w nocy, tylko o jakichś przyzwoitych godzinach. I ci lekarze, którzy pracują ze zwierzętami gospodarskimi, tak naprawdę cały czas są w pracy. A ja mam ten komfort, jako że jestem pracownikiem, a nie właścicielem przychodni, że ja robię swoją pracę, wypracowuję swoje godziny, czasem nadgodziny, ale generalnie mieszczę się w tej swojej dniówce i potem nic mnie nie obchodzi. Nie mam telefonów, panie, wejdź, przyjedź, bo coś się dzieje ze świnioma. Więc tu też moje lenistwo chyba dużą rolę odegrało. Tak jest zdecydowanie wygodniej. No, tak mi się też wydaje, że tak jest wygodniej. Poza tym te krowy, świnie to jest jednak większy, no nie oszukujmy się, większy brud, gorsze warunki pracy, trzeba dojechać. No, czy to mi specjalnie nie przeszkadza? Wiesz, ja bardzo, przed krowy to są jedne z moich ulubionych zwierząt. Ja je naprawdę bardzo lubię, są sympatyczne, mądre, bardzo wiele mają do zaoferowania. I naprawdę cały czas się nosiłem z tym, że to będzie główny przedmiot mojej pracy. Nawet miałem perspektywy dwóch takich miejsc, gdzie mogłem właściwie tylko z krowami pracować. I te perspektywy były, póki nie skończyłem studiów, bo jak dostałem dyplom, to nagle się okazało, a może za pół roku, a może niekoniecznie, bo coś tam, więc no tak życie zweryfikowało. A co do brudu, psy, koty, szczury też bywa, nie pachną wiele lepiej. No tak, tak. Masz rację. Słuchaj, wiesz co, kiedy sobie wspominam moje, cały czas jak czytam twoją książkę, to sobie wspominam moje dzieciństwo na wsi i no faktycznie jakby to dzieciństwo takie, to były, wiesz, lata 80. I lata 90. I rzeczywiście było tak, że wiesz, weterynarza, czyli weterniarza wspomnianego już, to się wzywało do takich zwierząt, tych takich, wiesz, ważniejszych, tak? Czyli tam do tych sąsiedzi wzywali tam do tych krów, do tych świń, do konia, tam do takich zwierząt, które było jakby większe ryzyko i większa strata, kiedy coś by się z nimi stało. Ależ te koty i psy były tak traktowane troszeczkę po macoszemu. I ty piszesz o tej magicznej cezurze czasowej, czyli wiesz, 89, kiedy ta mental się zaczął nam zmieniać. Ale wiesz, jakby to nie wszystko jakby w to wchodziło, bo też zaczął się zmieniać i jakby chyba mam też wrażenie język, którym dysponujemy i którego używamy, mówiąc o tych zwierzętach takich no, domowych i tych takich, można powiedzieć, chlewnych, o to jest to słowo, że wiesz, że u nas się na przykład nie dawało psom ani kotom jedzenia, tylko żarcie. Zwierzęta nie umierają, tylko zdychają. Tak. To brzydkie słowo, nie cierpię tego słowa. No i właśnie zwróciłam na to uwagę, że w ogóle go nie używasz w swojej książce. Nie, no bo to jest takie strasznie obraźliwe. No, zresztą my bardzo dużo ze śmiercią obcujemy, niestety. No i jeśli by jakiś zabieg się nie udał i zwierzę by odeszło, i ja bym temu związanemu emocjonalnie właścicielowi powiedział, no chory, wziął i zdechł, no to kurczę, ja bym nie chciał tak usłyszeć osobiście, żeby ktoś tak się o moim przyjacielu wypowiadał. Może to jest takie czepianie się szczegółów, ale my teraz żyjemy bardzo blisko ze zwierzętami i one się, dodajemy im cechy ludzkie i chyba nikt nie chce słyszeć o zdychaniu i tak dalej. Nie, zdecydowanie nad językiem trzeba pracować, w ogóle od języka wszystko zależy i też kiedy w ogóle mówimy o świecie przyrody, to no i mówi też o tym, wiesz, na przykład, nie wiem, Attenborough, Jacek Karczewski, wszyscy ludzie, którzy zajmują się przyrodą, że powinniśmy zmienić język, którym operujemy i jakby cały czas nad tym się pracuje, to jest bardzo ważne.
Tak, musimy przestać zwierzęta traktować jak przedmioty, a w Polsce jeszcze jest z tym problem, bo zwierzę dalej jest własnością. Tak, i mówi się, że coś, z czym pan przyszedł, tak, do weterynarza, a nie, jakby nie mówi się osobowo. No, muszę się zastanowić, czy ja tak mówię, z czym pan przyszedł. Ja zwykle mówię, co was sprowadza, w sensie opiekuna i zwierzę. Mhm. Z czym pan przyszedł? Nie, chyba nie słyszałem, ale faktycznie coś w tym jest. Tak, tak, bo jakby zwierzęta są w polszczyźnie traktowane jako rzeczy. Tak, dlatego no. Ja w ogóle nie lubię też określenia właściciel, kurczę. Ja mogę być właścicielem samochodu, kapci, ale zwierzę to jest coś więcej niż przedmiot. To jakby się określił kogoś, kto... Czy ja staram się używać określenia opiekun. Opiekun. Mhm. Opiekun, no to tak ładniej brzmi, choć niektórzy nie zasłużyli na to słowo i powinno się ono znaleźć w cudzysłowie, no ale myślę, że właściciel to jest takie, kurczę, jednak godzenie się na uprzedmiotowanie istoty, która odczuwa ból, całą gamę emocji, więc coś tutaj, tak jak mówisz, w tym języku musimy popracować i zmienić, bo jest grubo nie tak jeszcze dalej, mimo że jest zdecydowanie lepiej niż było jeszcze całkiem niedawno. Mhm. No właśnie o to chciałam cię zapytać, czy jakby na ile jeszcze my używamy tych, wiesz, bo ja, to jest być może moje wyobrażenie i być może ono jest bardzo niesprawiedliwe, ale jakieś mam takie poczucie, że wielcy hodowcy, i nie mówię o takich malutkich zwierzętach w stylu, nie wiem, psy i koty, tylko hodowcy takich zwierząt, bydła na przykład, że jakby to jest takie podejście masowe i takie podejście właśnie właściciel do rzeczy, tak, że proszę mi tu uratować krowę, bo ja na niej tam nie zarobię iluś tam monet. I na ile jeszcze jest używany ten taki język takiego... widzisz, chciałabym to jakoś ładnie nazwać, tylko nic mi ładnego ani mądrego. Tylko ciężko. Do głowy nie przychodzi, ale wiesz o co mi chodzi. O, tak wybrnę. Tak. Czy weterynaria działa w kilku strefach i one się od siebie różnią. Inaczej podchodzą do zwierząt opiekunowie tych małych, kudłatych, czy niekoniecznie kudłatych, łuskowanych, pierzastych, chodzi mi o zwierzęta towarzyszące, albo większość tych opiekunów zwierząt towarzyszących inaczej do tematu podchodzi, a zupełnie inną sytuację mamy w tym chowie i hodowli, gdzie od zwierzęcia człowiek chce pozyskać określony produkt. To jest, kurczę, głupie określenie, bo produkt pozyskujemy i znowu je sprowadzamy do tego uprzedmiotowienia, ale fakt jest taki, że hodowca, który nie wiem, sprzedaje mleko, on musi w tym i też w wezwaniu weterynarza, czy w skorzystaniu z usług weterynaryjnych przeprowadzać bilans zysków i strat. I on musi się zastanowić nad tym, co mu się bardziej opłaca, czy leczyć to zwierzę. Wiadomo, w medycynie nie wszystko się udaje i nie wszystko da się wyleczyć. Czy po prostu straty związane z tym leczeniem będą tak duże, że tą daną sztukę trzeba odesłać do rzeźni. Niestety tak to wygląda w terenie i co więcej, lekarze weterynarii też są w to angażowani, bo nam nie wolno leczyć tych dużych zwierząt w gospodarstwach za wszelką cenę, bo narażając hodowcę na straty, musimy się liczyć z tym, że będzie rościł do nas jakieś pretensje i my też jesteśmy za to odpowiedzialni, więc jeżeli terapia może przynieść wątpliwy skutek albo będzie długotrwała, nierentowna, to lekarz weterynarii ma obowiązek o tym poinformować hodowcę i ten się albo godzi na leczenie, albo nie, bo też nie jest tak, że ci wszyscy, którzy się zajmują chowem i hodowlą zwierząt, to są ludzie bez serca i ich w ogóle zwierzęta nie obchodzą, bo wszędzie są tylko ludzie. Z tym, że no to jest ich zawód, ich praca, oni muszą tutaj tą ekonomię brać pod uwagę, co nie zmienia faktu, że w wielu miejscach się leczy, no bo jeśli by nikt nie leczył tych zwierząt gospodarskich, to w ogóle taka funkcja lekarza weterynarii jak lekarz terenowy nie miałaby miejsca, bo to nie jest tak, że terenowcy jeżdżą tylko do tych babć i dziadków, którzy mieszkają prawie w skansenie, mają jedną krowę i pół kury i to jest taka ich główna działalność. Nie, no ci, którzy zajmują się faktycznie terenem, no to
ta podstawowa praca to są duże gospodarstwa, więc mimo wszystko się leczy. A podejście jest faktycznie bardziej do takie uprzedmiotawiające zwierzę niż emocjonalne. No tak, bo kiedy już wchodzi zysk albo jakieś straty, no to tu już tak naprawdę nie ma sentymentów. I ta maksyma, no niestety, no. No tak, i ta maksyma, nasz klient, nasz pan, no bo to jest trochę biznes już, tak? Tutaj nie ma o czym dyskutować. No to wszystko, musimy wrócić do tego, że lekarz weterynarii to jest zawód. My jesteśmy usługodawcami. Oczywiście fajnie jest, jeśli lekarz, też jestem takim przysłowionym lekarzem z powołania, ale to nie zmienia faktu, że to, co wykonujemy, to jest nasza praca i też od klientów zależy, czy my będziemy mogli tą pracę wykonywać, czy nie, czy będą chcieli korzystać z naszych usług, czy nie, więc ten relacje z klientem, obojętnie, czy to jest w gospodarstwie, czy z właścicielem psa, są istotne. No tak, i o tym właściwie jest twój blog cały, Nie zadzieraj z weterynarzem. No i też oczywiście twoja książka mówi, jakby porusza te tematy. O tym, kim wy jesteście, co wy robicie. No dla mnie to było takie odkrycie, wiesz, ja chyba nigdy nie byłam u weterynarza, no bo ja nie mam takiego swojego zwierzęcia. Natomiast no, moja siostra ze swoim psem jeździ bardzo często na różne kontrole i tam mi opowiada te różne historie. Powiedz mi, ja bym na przykład mogła, myślę sobie, że ja mogłabym być taką klientką, która dzwoni o 23, że mój kot ma biegunkę od tygodnia, bo właściwie teraz sobie tak pomyślałam, że może jednak mogłabym mu pomóc i mogłaby to być na przykład sobota. Więc, ale już teraz tego nie zrobię po przeczytaniu twojej książki. Znaczy nawet kiedy czyli będę, udało mi się. Tak, ci się udało rzeczywiście. Ale zrobiłabym to, wiesz, jakby nie tak, że chciałabym na coś zrobić temu weterynarzowi, który siedzi na dyżurze, bo to do głowy by mi nie przyszło. Tyle. Natomiast jakby ty piszesz, bardzo dużo poświęcasz te miejsca w swojej twórczości ludziom. Czyli, że gdyby nie ludzie, to ta praca byłaby pracą marzeń. Że ludzie wpadają na mega idiotyczne pomysły i faktycznie kilka razy można się mocno uśmiać, że w ogóle można wpaść na taki pomysł, no ale tak, albo że przychodzą bez głównego pacjenta do weterynarza i ja sobie tak myślałam, ty też pewnie mogłabyś tak zrobić, no bo wiesz, w mojej głowie by się pojawiło, po co, to być może wynika z tej wsi, na której jestem wychowana, po co będę zawracać temu weterynarzowi, który ma tam te krowy, świnie i te, wiesz, większe rzeczy na głowie, jakimś tam małym kotkiem, którą w sumie może za chwilę nic nie będzie. Takie podejście czasem jest na wsi, że w sumie po co kota leczyć, jak koty biorą się same z siebie. To tak jak kiedyś było z muchami, one się po prostu pojawiają, to tak się pojawiają koty na wsi w mniemaniu niektórych osób. Czy ja osobiście uważam, teraz uważam, bo kiedy zaczynałem pracę w tych pierwszych takich swoich latach, kiedy byłem mega zirytowanym człowiekiem na to wszystko, wtedy uważałem, że ludzie robią to złośliwie i z pełną medytacją, ale okazuje się, że większość tych rzeczy, o których ja piszę, czy na blogu, czy w książce, biorą się z nieświadomości i z niewiedzy, z takich braków edukacyjnych. My, kończąc ten program biologii w szkole, wiemy, jaki jest cykl życiowy tasiemca, wiemy, jak kształtują się ekosystemy i tak dalej, ale nie wiemy o tym, że kot mleka nie powinien pić, albo że zwierzę też czuje czy ból, czy strach i wiele innych, całą gamę, o czym już wcześniej wspominałem, emocji. I tego mi brakuje. Ja za to obwiniam system edukacji, że ludzie robią głupoty dlatego, że nie wiedzą, że się nie zastanowili, także to nie jest złośliwość, to jest czysta bezmyślność w wielu przypadkach. A poza tym, no, ja się skupiłem na tej stronie właśnie odjechanej, czasem od czachy kompletnie, bo pisać o tych takich wzorowych klientach jest trochę nudno, bo
jaka z tego nauka. Więc nie jest tak, że do mnie, do gabinetu przychodzą sami szurnięci, zaniedbujący. Nie, no to są przypadki, które są warte do takiego podkreślenia, do wyniesienia, żeby wynieść z tego coś, a tak naprawdę większość osób, które nas odwiedza, jest fajna i normalna, bo ja osobiście uważam, że w ogóle zwierzętom teraz się dzieje dobrze. Ludzie chcą, żeby były zdrowe, dbają i w porównaniu z tym, co było na przykład w latach 80. i 90., to my zrobiliśmy olbrzymi skok, więc w sumie nie jest tak źle. Ale wystarczy niekiedy jedna osoba dziennie albo jedna osoba w tygodniu, która zalezie za skórę i można solidnie zwątpić w ludzkość. A to prawda. Wiesz co, ale naprawdę, no, jakby ja się będę upierała przy tym, że to jest kwestia, jeżeli ktoś na przykład, nie wiem, w jakimś momencie przeprowadził się do miasta albo całe życie mieszkał w mieście, to może nie, ale kiedy masz to wychowanie wiejskie w latach 80. i w latach 90. i kiedy widzisz, co te psy wtedy jadły i te koty, czyli jadły dokładnie to, co ludzie, czyli resztki ze stołu pańskiego, to jest takim szokiem, wiesz, że nagle ty piszesz w swojej książce, że pies nie może jeść cebuli i czosnku. Hello! Wiesz? No, a jednak, czekolady tak. Też nie. No czekolady to nie. Ale to kto by dał psu czekoladę? No właśnie, to też... Nie, właśnie nie. Ja bym mogła dać psu czekoladę, tylko zawsze mówiło się, że psu nie wolno dać czekolady, bo będzie miał robaki. Aha, no to jest tak jak ta teoria z muchami, które się biorą z niczego albo z mięsa zepsutego. No tak, ale pies, który jedzący serniczek z rodzynkami, why not? Okej. Ja potem bardzo chętnie będę leczył takiego psa z otyłością i z cukrzycą. Wiesz co, ja nie jestem w stanie zweryfikować tego, czy gdzieś te wiejskie wychowanie 20 lat czy 30 lat temu ma wpływ. Na pewno gdzieś ma, ale ja znam osoby dużo młodsze, które nie mieszkają na wsi, a zachowują się tak, jakby no, od pługa się jeszcze nie oderwały, że tak brzydko się wyrażę, i karmią resztkami ze stołu, mają podejście takie totalnie przedmiotowe do zwierząt, nie chcą robić nic, jedyne co robią ze swoim psem, to jest szczepienie na wściekliznę, bo trzeba, bo jest ryzyko jakiejś kary ze strony władz. Także tak naprawdę chyba nie ma znaczenia, gdzie mieszkasz, bo wiele, jak nie wiem, czy mi się wolno tak brzydko wyrazić, wiele największych wieśniaków to mieszka w dużych miastach, prawda? I to nie ma właściwie znaczenia, czy myśmy się wychowywali w wiosce, gdzie jest 200 mieszkańców, czy w mieście, gdzie jest 200 tysięcy, tylko chyba od tego, co z domu czasem wynosimy, bo jeżeli nie ma wzorca wśród rodziców, jeżeli te zwierzę, no, raz nie ma zwierząt, albo zwierzęta mają taki charakter czysto użytkowy, to jak potem ktoś jako dorosły ma traktować te zwierzę inaczej, albo ciężej mu będzie traktować te zwierzę inaczej, zwłaszcza jeśli na jego drodze nie stanie ten taki odpowiedni zwierzak, bo to też jest ważne, że wielu opiekunów staje się tymi opiekunami dlatego, że w wyniku splotów i zbiegów okoliczności nagle ląduje pod ich dachem pies i okazuje się, że kurczę, on ma wiele nam do zaoferowania, jest bardziej ludzki niż nasz niejeden znajomy. Mieliśmy takiego psa, już niestety nie żyje, bo no, już był na tyle stary, że trzeba było się z nim pożegnać. To faktycznie mówiliśmy, że jest lepszy niż człowiek. Cały czas tak powtarzaliśmy. No ale był z nami za 20 lat, więc no, już to super. Już było to po tych czasach, wiesz, po tych czasach, kiedy pies był przy budzie na łańcuchu i jadł wszystko to, co my. Ale to jest jeden z tych psów? Nie, czy to już był taki. To już był taki świadomy. To już był taki świadomy, tak. Taki pies nieużytkowy, nie miał pilnować obejścia, tylko taki pies. I zjadać resztek. I zjadać resztek, dokładnie. Ale wiesz, to jest straszne jeszcze. Dalej na wsiach jest tak, przepraszam, że ci przerwałem, że ludzie pozbywają się psa, bo on nie szczeka. Bo przecież pies ma szczekać i ostrzegać posiadacza posesji, że coś się dzieje i że ktoś nadchodzi, więc
niestety, kurczę, jeszcze na tych wielu miejscach dużo pracy nas czeka, żeby jakoś te zwierzęta odczarować, żeby tym zwierzętom żyło się lepiej, bo wciąż niestety wszędzie są te, czy nie wszędzie, w wielu miejscach psy na łańcuchach, tak. Brudne, ciasne kojce, straszne po prostu. No tak, tak, tak. To jakby, wiesz co, jest bardzo dużo w ogóle roboty ze zwierzętami, aczkolwiek naprawdę mam wrażenie, że w ciągu ostatnich 20 lat zmieniło się bardzo dużo pod tym względem. Decydowanie. Już rzeczywiście, wiesz, to jest taki trochę obciach w tym momencie mieć psa na łańcuchu. No, wszystko zależy od środowiska chyba, nie? Ale tak, powinniśmy piętnować i pokazywać palcem. No tak. Słuchaj, ja bym jeszcze tutaj właśnie chciała nawiązać do takiego tematu, który chciałam z tobą poruszyć, ponieważ ja jestem zafascynowana pasożytami. To jest, ja również. Tak, bo ty piszesz o tym, że próbowano psy, koty, w ogóle tam inne zwierzęta leczyć czosnkiem i cebulą na, właśnie w kierunku pasożytów. Ja ci powiem taką moją własną historię o pasożytach. Bo też jakby panuje takie przekonanie, że nie wiem dlaczego, no jest absolutnie błędne, że pasożyty dotyczą tylko i wyłącznie zwierząt, no i znają się na nich weterynarze. I teraz ja kilka lat temu bardzo poważnie zachorowałam, bardzo poważnie, no i generalnie wiesz, szereg wianuszek ludzkich lekarzy szukało przez kilka miesięcy, przez dosłownie kilka miesięcy, co mi jest i nikt nie potrafił zdiagnozować tego, co mi się wydarzyło. Jak naprawdę na poważnie, wiesz, jakieś wysypki nawracające, jakieś pokrzywki, obrzęki, no dramat, dramat. I dopiero koleżanka weterynarka zasugerowała mnie, żebym się zbadała w kierunku pasożytów. I to było bingo. I teraz do ciebie mam pytanie jako trochę do weterynarza, ale też no do właściwie lekarza bardziej. Może, ale gadam głupoty. No w każdym razie o to, dlaczego ludzka parazytologia jest traktowana po macoszemu? Ja się zastanawiałem kiedyś na ten temat. Nie wiem, może my traktujemy te pasożyty trochę jako taki temat tabu, przecież myjemy ręce, a pasożyty się biorą z brudu, dbamy o higienę żywności, więc teoretycznie nic nam nie powinno grozić. Może jednocześnie ten kierunek taki specjalizacyjny, parazytologia jest, nie wiem, mało atrakcyjny dla lekarzy, mało prestiżowy. Ciężko mi jest powiedzieć, tym bardziej, że to jeszcze zależy od tego, czym się lekarz zajmuje, bo na przykład ostatnio pediatrzy bardzo chętnie odrobaczają dzieci i ja jestem ojcem dwójki i tak jest, mogę powiedzieć, taki trend, że jak w sumie dziecko choruje i nie wiadomo, o co chodzi, no to tak podajmy pyrantel dla zasady i to są informacje od pediatrów. A dlaczego, czego ludzi się, dorosłych tak nie traktuje, nie jestem w stanie odpowiedzieć. Ja kiedyś prosiłem lekarza swojego rodzinnego, żeby nie dał mi jakieś skierowanie na badania albo wypisał mi coś na robaki, bo przecież no kurczę, no. Cały czas obcuję z tymi zwierzętami, więc trochę miałem taką schizę, że na pewno coś mam. No i zapewne mam, bo ta nasza wewnętrzna fauna i flora jest dość bogata, ale lekarz popatrzył się na mnie jak na idiotę i mnie wyśmiał, że po co, dlaczego, na co, przecież nie jestem dzieckiem, nie chodzę do przedszkola, owsików nie mam i to jest takie, kurczę, sprowadziliśmy ten cały kosmos pasożytów tylko do owsików, ewentualnie do wszy, a reszta to jest weterynaria. Bo my w weterynarii dość pasożyty poważnie traktujemy, bo mamy, walczymy na co dzień praktycznie z całą gamą i wewnętrznych, i zewnętrznych, i widzialnych gołym okiem, i mikroskopowo. I to jest naprawdę cały legion potencjalnych zagrożeń. I wydaje mi się, że dużą naiwnością jest uważanie, że my ludzie jesteśmy od tego wolni. A jeżeli już jesteśmy zagrożeni, to na pewno gdzieś w jakichś krajach trzeciego świata, gdzie się pije wodę z kałuży i je półsurowe mięso. Takie mam przekonanie, że tak ludzie to odbierają. A jak komuś się zasugeruje, że a może pasożyty, to jest nie, gdzie tam, ja dbam o siebie, na pewno nie mam pasożytów. Zresztą bym widział w kale, jakbym miał robaki. No, tylko że pytanie brzmi, czy ten robak ma interes, żeby się w tym kale pojawiać? Bo po co on ma być wydalany? On mu jest dobrze w brzuchu. My żyjemy w pełnej nieświadomości, że wozimy na gapę takiego obcego z nostromo w sobie.
Tak, znaczy ja też mam takie wrażenie, że jest to też, znaczy nie wiem dlaczego jest traktowane po macoszemu, bardzo to jest dla mnie szokujące i kiedy pamiętam poszłam do lekarza rodzinnego, żeby mi dał skierowanie na, znaczy jakieś leki na te pasożyty, no to też powiedział, no ale czy pani oszalała, no przecież jakby bez przesady, to na pewno jest jakieś uczulenie i dajmy pani kolejny steryt na coś. No i rzeczywiście myślę, że ta moja koleżanka weterynarka i myślę, że nie przesadzę, jeżeli to dzisiaj powiem, ona uratowała mi życie, bo ja tych pasożytów nazbierałam sobie kilka i one rzeczywiście nie były wszystkie z Polski, ale były na tyle niebezpieczne, że już to wyglądało naprawdę na poważnie. Ale w sensie przywiozłaś coś z podróży zagranicznych, tak? Też. Znaczy miałam też taki zestaw, który występuje u nas. Ale chodzi mi o to, i w wywiadzie mówiłaś, że podróżowałaś lekarzowi i on to olał, czy po prostu ten wątek został pominięty? Pominięty, absolutnie. A to słabo, to słabo. Takie życie, czasem tak bywa. No niestety. Też myślę, że warto pamiętać o tym, że pasożyty powodują strasznie poważne choroby i długie, przewlekłe i z tym nie ma żartów. I tak jak mówisz o tym, że mięso, że nie je się surowego mięsa, przecież my jemy w Polsce surowe mięso. No, wszystko zależy, jakie surowe mięso jemy, bo to nie każde jest dla nas zagrożeniem, albo większe, jedne jest większym, a drugie mniejszym. Choć kiedyś była taka, parę lat temu słynna afera, gdzie w jednej z restauracji próbowano podać gościom tatar z dzika. Znaczy, może nie wiadomo, ale dziki, świnie są potencjalnymi nosicielami włośnia krętego i to jest poważne zagrożenie epidemiologiczne, jeżeli taki kucharz próbuje zaserwować coś takiego swoim gościom, no to poważne mam wątpliwości, czy on się z powołaniem nie minął, bo na pewno o higienie żywności nie ma bladego pojęcia. W ogóle to jest tak przerażające, że ja od tamtego czasu w ogóle nie jadam mięsa, prawda? Jak już zakaziłam się tym wszystkim. No wiesz, oczywiście temat jedzenia czy nie jedzenia mięsa to też jest kwestia długiej rozmowy, ale pasożyty są bardzo powszechne w środowisku i naprawdę bardzo powszechne. To są ziemia w kwiatkach doniczkowych, owoce, warzywa, woda. Wszędzie jest pełno jaj pasożytów. Pamiętam z zajęć z parazytologii, jeden doktor powiedział, że jeżeli chcemy zrobić ogródek dla psa wolny od pasożytów, to powinniśmy wybrać 1,5 metra gleby i zalać betonem. To wtedy ograniczymy ilość pasożytów w środowisku. One są wszędzie po prostu, a to, że ich nie widzimy, nie znaczy, że zagrożenie nie istnieje. Wirusów też nie widzimy, a pokazały ostatnimi czasy, co potrafią. A pasożyty, uwierzcie mi państwo, też potrafią. A poza tym wystarczy mamy lato, wystarczy łyknąć wody z jeziora i już dzień dobry. No dokładnie, całkiem przypadkiem. Tak, a łykniemy przecież zawsze, nie oszukujmy się. Dlatego ja nie pływam. O, ale to z tego względu? Nie, w Polsce jest zimna woda, nie lubię. No dobra. No nie, w każdym razie ja nie rozumiem pogardy wobec pasożytów. Uważam, że wszyscy powinniśmy... W ogóle teraz od czasu, kiedy mi się ta historia moja przydarzyła zdrowotna, to jestem wielką fanką i czytam wszystko, co się o pasożytach pojawia. A to teraz taki renesans jest, bo dużo faktycznie się pisze i dużo się mówi o pasożytach, także chyba się autorzy starają się troszkę odczarować ten temat. Bo to jest tabu. Znaczy to wszystko zależy od sytuacji, bo o pasożytach zaczynamy myśleć, jak kobieta jest w ciąży i każdy ginekolog straszy toksoplazmozą. I to jest taki... Taki moment, kiedy przeciętny Polak spotyka się z pasożytami, nagle się okazuje, że to jest realne zagrożenie, choć generalnie bardzo rozdmuchane w Polsce, bo my z tą toksoplazmozą, właściwie większość Polaków miała styczność, jak się bawiło w piaskownicy, do której koty chodziły się załatwiać, więc okazuje się, że my mamy przeciwciała, albo jesteśmy nosicielami toksoplazmozy w bardzo dużym odsetku, i to te koty w sumie, ja pamiętam jeszcze jako taką ciekawostkę opowiem, egzamin, kolokwium z parazytologii. I właśnie było pytanie o to, czy... Pytanie było takie, że moja żona jest w ciąży, czy muszę zabić kota?
Dosłownie takie pytanie było. I to też jest tutaj trochę, za takie podejście obwiniam ginekologów, bo kiedy moja Weronika była w ciąży i pani doktor dowiedziała się, że w domu są dwa koty, to już w ogóle kategorycznie trzeba było kota się pozbyć. Żadnego określania przeciwciał, żadnych badań, po prostu ten Bogu ducha winny kot musi zniknąć z mieszkania. A my się toksoplazmozą możemy zarazić na przykład obcując z surowym mięsem, z zanieczyszczonymi warzywami, jeśli ktoś ma koty w domu, sprzątając kuwetę. Poza tym koty nie zarażają toksoplazmozą cały czas i przez całe życie, tylko zwykle jako całkiem małe kocięta. Więc ten dorosły kot, z którym my żyjemy od lat, to już jeśli miał nas zarazić, to już nas dawno zaraził, a prawdopodobnie my jesteśmy i tak już w jakiś sposób obciążeni jeszcze z dalekiego, głębokiego dzieciństwa. Więc powinniśmy się edukować, a nie powtarzać głupot od lat tych samych. Że kota, jeśli ktoś jest w ciąży, to oczywiście nie zabić, dbać o higienę. Nie zabijać kotów, bo co ja będę robił, jak wszyscy będą koty zabijać. No właśnie. No. A pan weterynarz musi mieć pracę. Wiesz co, bo faktycznie toksoplazmoza to jest taki chyba najbardziej powszechny i najbardziej znany pasożyt, ale jakoś ja mam takie wrażenie, że się wszyscy śmieją, a no tak tam motylica, a no tak tam właśnie ten włosień, przecież włosień jest straszną chorobą, która może nie, no, i na całe życie. Tak, i w ogóle nie do pozbycia się. Przerażające rzeczy, które robią pasożyty, proszę Państwa, one są zdolne do wszystkiego. Albo ja na przykład przestałem jeść surowe jagody takie leśne po kursie z parazytologii. Ja się tak cholernie boję bąblowca, że ja się nie odważę. Także jagody z lasu tylko w formie zalanej spirytusem. No co ty, nawet nie umyte takie zwykłe? No właśnie takie sprzeczne. Ja się nie wgłębiałem w ten temat, ale podobno same mycie też nie jest jakimś zabezpieczeniem. Obróbka cieplna, głębokie mrożenie, spirytus, to są takie rzeczy, które mogą nas zabezpieczyć przed tym mikroskopijnym tasiemcem, który może nam zrobić straszne spustoszenie w organizmie. No to słuchaj, przekonałeś mnie do tego, że jagody leśne będę już tylko ze spirytusem. Zapijać. A właśnie a propos zapijania spirytusem, to jest taka metoda na włośnia, też z zajęć z parazytologii. To były arty ciekawe zajęcia, że pamiętam, pan doktor opowiadał, że jak jesteśmy na wiejskim weselu i nie jesteśmy pewni, czy taka kiełbasa z dzika to jest po takim dziku przebadanym, to jedyną metodą jest się zalać w trupa, bo włosień tego alkoholu za bardzo nie lubi i ten taki dzięki temu tej dużej podaży alkoholu jesteśmy w stanie ten początek inwazji zahamować i on się zjelit nigdzie dalej nie przedostanie, więc jeżeli jesteśmy w miejscu, gdzie żywność jest wątpliwego pochodzenia, to trzeba się z tym ziemniaczanym bimbrem pogodzić i bliżej zapoznać. No nie jest to taka zła przyjaźń, prawda? Nie, myślę, że to tak jednorazowo i doraźnie przez chwilę może być nawet fajnie. No właśnie. No, drugą stroną jeszcze są tasiemce, przecież to co też piszesz w swojej książce, że warto obserwować. Ty piszesz o zwierzętach, ale z racji tego, że my też jesteśmy zwierzętami, to też warto obserwować, co tam w toalecie zrobimy. Nie, trzeba. W ogóle przyglądanie się kupie jest niezwykle ważne i nawet nie chodzi tylko o pasożyty. I konsystencje, kolory, to wszystko weterynarza interesuje, a was osobiście, jeśli chodzi o waszą kupę, też powinno interesować, bo ona bardzo wiele powie o stanie zdrowia. Tak. Ale to jest fuj, ale żeśmy na tematy zeszli. Okropne. Swoją kupę, a powiem ci, kim jesteś. Ja nie wiem, gdzie to było emitowane, ale pamiętam, że w telewizji był taki program, taki reality show, gdzie ludzi zamykano w domu, żeby zmienić ich nawyki żywieniowe, żeby poprawić ich zdrowie. I pierwsze, co robili po wejściu do domu, to kupę na sitko w toalecie i ten pan, który się zajmował tym zmienianiem ich życia, analizował wygląd ich kału, właśnie pod względem formy, konsystencji i koloru, więc coś w tym jest. Nie, no generalnie wiesz, chłopaki nie płaczą, kupa to życie.
Tak, ono, włóżcie ją pod mikroskop, to się przekonacie. Lepiej może nie, bo to może być takie, znaczy ja nie wiem, jakieś, chociaż teraz wszyscy chodzimy w maseczkach, więc właściwie. No też, ty piszesz też o swojej takiej gównianej robocie tutaj, no więc tak. To cały rozdział nawet o tym mam, tak. Cały rozdział jest o kupie, proszę Państwa, więc dla tych wszystkich, którzy nie lubią o kupie, to mogą pominąć, ale ja polecam, bo to ciekawy rozdział jest. Naprawdę. Ale ja trochę pracuję jednak z ludźmi i wielu opiekunów moich pacjentów ma zawalony telefon zdjęciami kup i innych wydalin. Tak, no bo to jest ważne, tak? I świadomy opiekun wie, że kupę trzeba kontrolować. I mnie to strasznie denerwuje, jak przychodzi ktoś na wizytę, ja się pytam, jak siku, jak kupa? Nie wiem, bo wychodzi na dwór, ja nie patrzę, nie sprawdzam. No i o czym mamy rozmawiać? To są wszystko ważne informacje. Fizjologia jest niezwykle istotna. Tak. Także wychodząc już z tych pasożytów i zachęcamy do badania, prawda? Zachęcamy siebie do badania. Tak. I zwierząt. I siebie, i zwierząt. A nas jako zwierząt może nawet tym bardziej, bo to na serio może nam zrobić krzywdę. To mówię z własnego doświadczenia jako polonistka, nie lekarka. Dobra, ale wiesz co, piszesz jeszcze taką jedną ciekawą rzecz. Piszesz o tym, że zwierzęta nie bywają złośliwe i też jeszcze jakby robisz taką rzecz, że piszesz, że koty nie bywają złośliwe, a potem piszesz, że człowiek jest niewolnikiem kota i że koty potrafią się nadąsać i obrazić. Jesteś niekonsekwentny. Nie. Tak. Nie. Ta złośliwość jest w bardzo konkretnym kontekście. Tak się utarło, że wszystko, co zrobi kot, bierze się ze złośliwości. Zwymiotował nam na dywanie, to nie dlatego, że ma problem żołądkowy, a dlatego, że jest złośliwy. Nasikał nam do kapci, nie dlatego, że ma problem z pęcherzem moczowym, dlatego, że jest złośliwy. Zrobił kupę gdzieś pod progiem, nie dlatego, że jesteśmy niedbali i nie posprzątaliśmy kuwety, tylko dlatego, że jest złośliwy. I cokolwiek by ten biedny kot nam sygnalizował, to pierwsze, co ja słyszę od opiekuna, on chyba jest złośliwy. Nie jest złośliwy, to jest taka forma komunikacji z nami. On nie robi tego intencjonalnie, żeby nam było przykro, ale żeby pokazać, mam problem, nie jestem w stanie ci powiedzieć, jestem chory, nie umiem się wysikać, więc jest mi wszystko jedno, gdzie to zrobię, jak mi się w końcu uda. Także nie, zwierzęta nie myślą w taki abstrakcyjny sposób. A co do tego takiego fochowania i pokazywania wyższości, to koty właśnie mają taki specyficzny sposób komunikacji, że one nie są często takie wylewne jak psy. Jezu, ja cię tak kocham, jesteś moim całym światem. No nie jesteś ważny, ale ja też jestem i sobie z tego zdaję sprawę. Więc i złośliwość, i fochowa, i brak złośliwości, ale zdolność do szczelenia focha w ogóle nie idą ze sobą w kolizji. Także to są dwa różne tematy. No dobra, czyli jak kot się nam zsika do butów, to mamy od razu dzwonić do weterynarza. Panie, zsikał mi się do butów. Nie dzwonić, w ogóle dzwonienie do weterynarza to jest po co? Po co dzwonić? W ogóle ten, kto wymyślił telefon, to ja mam nadzieję, że dla niego jest specjalny krąg piekielny, bo dzwonienie z tym, że kot się wysikał do butów, nie przyniesie żadnego rozwiązania. No mówię, no to bardzo, powiem jedynie, że jest mi bardzo przykro, że trzeba wyprać buty. No dobra, jeżeli... czy to jest powód do tego, że... No bo tak mówię, tak. Że kot się... Tak, to jest powód, jeżeli... Inaczej, kot zdrowy pod względem takim fizycznym, somatycznym i behawioralnym wybierze kuwetę. Bo taka jest jego natura, że lubi to, co zrobił, zagrzebać i ukryć i on się z tym lepiej czuje. Więc jeżeli on nasikał poza kuwetą, to znaczy, że coś się dzieje i to może być problem zdrowotny jakikolwiek, bo on nie musi być związany z pęcherzem moczowym. To może być problem behawioralny, bo nam się może wydawać, że kot żyje w super świetnych warunkach, a jemu coś nie odpowiada. I wiele rzeczy może mu nie odpowiadać i ten stres związany z dyskomfortem będzie się kończył tym, że oddaje mocz poza kuwetą. Poza tym możemy wrócić do kwestii naszej niedbałości. Koty lubią, jak jest czysto. Jeżeli żwirek w kuwecie ma 2 miesiące, a on nasikał do kapci, to znaczy, że wyrażę się, tak, posprzątaj, jesteś ciaprok. Wyrażę się... Trochę jednak złośliwość.
Nie, bo on tego nie robi, żeby nam było przykro. Złośliwość taka słownikowa jest, że to jest intencjonalne zrobienie czegoś, żeby druga osoba poczuła się źle. A tego nie robi dlatego, żebyśmy my się poczuli źle, a dlatego, że on się czuje źle i chce nam to powiedzieć. Jak mówię, on nie mówi, nie powie w ten sposób: słuchaj stary, chce mi się często sikać, boli mnie przy sikaniu, weź może jakąś wizytę ogarnij u weterynarza. Nie, on nasika poza kuwetą i to będzie takie wołanie o pomoc. No, koty są jednak takimi trochę magicznymi zwierzętami. Bardzo. Bardzo, dlatego zawsze był taki, tak postrzegany, że nie trochę nie z tego świata. No, to jakby tak bardzo rozciągnąć tą definicję pasożyta, to wszystkie zwierzęta można nasze domowe podciągnąć, bo w sumie niewiele nam dają, a za to dużo biorą, nie? U mnie na wsi kot był od myszy. Odpowiedzialny za sekcję myszy. Tak. Sekcja deratyzacyjna, tak? Tak, tak, dokładnie. Słuchaj, ale tak jeszcze wracając do wsi. Ja jestem z Kaszub i u nas na Kaszubach też trochę piszesz o tym w swojej książce, że są takie tereny w Polsce, między innymi są to Kaszuby, gdzie takie zwierzęta, zwłaszcza te takie małe zwierzęta, które chorują, to zanim wezwie się weterynarza, to dzwoni się do takiej pani, która, to się u nas mówi, odczynia uroki, które ktoś rzucił na te nasze zwierzęta. I teraz ci powiem, że u nas jest taki zwyczaj na Kaszubach, był, to znaczy nie wiem, czy on jeszcze działa, myślę, że tak, że przepuszcza się małe takie ptactwo, właśnie te mniejsze takie, tam nie wiem, kaczki, gęsi, kurczęta, czy co tam jeszcze innego się znajdzie, przez buksówkę od męskich spodni. Buksy to są męskie spodnie, czyli przez nogawkę. I one wchodzą mokre i wyobraź sobie, wychodzą suche i zdrowe. Ale jeszcze jest jeden zabieg magiczny, który się stosuje. Otóż czytanie Ewangelii świętego Jana i teraz uwaga, uwaga, od tyłu. Ale w sensie słowa od tyłu, czy taki bełkot robimy ten? Znaczy, słowa całe, nie że literkami, bo to jest trudne dość literkami. Tak. Czy tak ty jeszcze gdzieś tam się spotykasz z takimi w swojej praktyce, jeżeli jeszcze gdzieś tam jedziesz w teren albo twoi koledzy? Znaczy, ja się nie spotkałem osobiście, ale to, co słyszałem ostatnio, to, że zapalenie wymienia od krowy pojawia się wtedy, kiedy jaskółka przeleci pod brzuchem krowy. To wtedy wymię jest zapalone. Nie wiem, czy żeby odczynić, trzeba ją tą samą jaskółkę przegonić w drugą stronę, ale nie, z takimi zabiegami stricte magicznymi się nie spotkałem. Poza tym, że dość powszechne jest wieszanie czerwonych kokardek, na wózku u dzieci, tak na obrożach u zwierząt, żeby ktoś nie zauroczył. Mm-hmm. Bo wtedy to złe oko pada na czerwoną kokardkę i ona niczym te uziemienie odprowadza tę energię gdzieś w niebyt. Także nie, z takimi stricte magicznymi zabiegami się nie spotkałem. Dość dużo ziołolecznictwa nam się przewija przez... Tak. No, ja nie neguję, że pewne rośliny mają jakieś tam działanie, chociażby przeciwpasożytnicze, ale no niestety potem są zwierzęta, które na przykład zamiast preparatów solidnych przeciwkleszczowych, a przecież kleszcze są wektorami groźnych chorób, mają wieszoną obrożę z bursztynów, bo to podobno działa i nawet nad morzem teraz można kupić obrożę z bursztynów przeciwkleszczową. Ja wam gwarantuję, że nie działa, bo spod takich obróż pięknie wyrośnięte kleszcze też wyciągałem, więc one nie wiedzą o tym, że ona jest przeciwkleszczowa. Ten słynny czystek, on wiele emocji budzi w ogóle wśród opiekunów, bo ma bardzo wielu zagorzałych zwolenników. No też jakoś tak z 2 tygodnie temu miałem psa strasznie zakleszczonego. No i chciałem jakąś profilaktykę przeciw tym kleszczom zastosować u niego, ale opiekunowie się nie zgodzili, ponieważ stosują czystek. No mówię, no kurczę, popatrzcie na niego. Ja wyciągnąłem z niego 15 dużych kleszczy, to jak ten czystek działa? No ale nie wiadomo, ile by było, jakby tego czystku nie podawali. Zawsze się znajdzie tłumaczenie na magię. No i kurczę, ja nie wiem, co mam w takich sytuacjach powiedzieć. Ja jestem prosty weterynarz, a nie psychiatra, więc...
Więc no tak. Jestem nie przygotowany. Ale są to piękne historie. Jeszcze taka jedna to jest, jak tam, nie wiem, cieli się krowa albo a świnia się prosi. Tak. Wiesz, wchodzisz i pomagają inni mężczyźni z wioski, no to wiadomo jest, kto ma złe oko, prawda? Bo to zawsze jak ktoś ten wejdzie do chlewa, to te zwierzęta kurują. To wiesz, jaka jest zasada? Na Kaszubach słyszałeś, czy nie? Nie, opowiadaj. Wkłada się dwa palce. Są faceci, którzy pomagają tylko jedną ręką, bo tej drugiej ręki dwa palce muszą trzymać za szlufką od spodni. Ja pisz. No. Ale to Kaszubi mają jakąś taką ideę fix na temat spodni, co? Wiesz, to jest ciekawe, nie wiem, tego nigdy nie badałam, ale aktualnie siedzę w różnych zabobonach i tego typu historiach. I rzeczywiście, wiesz, ja pamiętam tę historię ze swojego dzieciństwa, że faktycznie było tak, że ktoś wchodził do chlewa i miał za pazuchą, nie za pazuchą, tylko za spodniami, za szlufką dwa palce, bo żeby nie rzucić uroku na zwierzęta. No jak jeszcze się dzieją, widzisz, jak mam podchodzić do zwierząt w inny sposób, skoro ja jestem z takiego terenu? Że to wpływa jednak na człowieka. No tak, no środowisko nas bardzo silnie kształtuje. Tak. Ja pochodzę z takiej rodziny, gdzie zawsze się zwierzęta leczyło i o zwierzęta się starano dbać, więc to też może wpłynęło na to, że jestem kim jestem. Moja żona natomiast pochodzi z miejsc właśnie z gospodarstwa rolnego i tam traktuje się zwierzęta użytkowo i ona się bardzo stara to zmienić i w ogóle bardzo się jej stosunek do zwierząt zmienił przez to, że jest moją żoną i u mnie w domu są zwierzęta i były zawsze zwierzęta, więc ja widzę, jaki ona skok zrobiła, jeśli chodzi o takie zderzenie się kultur, ale dalej nie jest taką osobą, która się zachwyca pieskami i kotkami, bo po prostu ona tego nie zna, bo tak. Nie tak została wychowana. Tak. Ale wszystko idzie zmienić i u Weroniki też widać ten postęp, bo pamiętam, jaka była 10 lat temu, jak się poznaliśmy i jakie miała podejście, jakie teraz, więc wszystko w dużej mierze determinuje środowisko, w którym żyjemy. To prawda. W związku z tym też jako weteryniarz pamiętaj o tym przy swoich klientach, bo oni z różnych miejsc mogą pochodzić. W każdym razie. No ja się staram, Czyli w ogóle już jest lepiej niż było kiedyś. Ja naprawdę walczę z tą swoją mizantropią i zdecydowanie jest lepiej niż było jeszcze parę lat temu. Znaczy piszesz o tym w swojej książce. W każdym razie i tak mimo wszystko odpowiadając na pytanie, co gryzie weterynarza, czyli tytuł twojej książki, to ja mam wrażenie jednak, że najbardziej to gryzą cię ludzie. Tak, zdecydowanie najbardziej mnie gryzą ludzie. Często też gryzie mnie bezsilność, bo ja nie jestem w stanie w wielu przypadkach wpłynąć na to, jak się oni zachowują. No i gryzie mnie też to, że przez to nasze zaniedbania, nasze, czy może często nieświadomie, ale takie dziwne zachowania, to przede wszystkim nie my cierpimy, a te istoty, które są od nas w 100% zależne, bo od decyzji tego nieświadomego, zaniedbującego właściciela zależy zdrowie jego zwierzęcia. A ja nie mogę komuś wyrwać psa i czekaj, ja będę robił, co ja uważam, a ty nie masz nic do gadania. Na wszystkie moje czynności musi opiekun wyrazić zgodę, obojętnie jakie by one były, jaki on jest, no ja muszę je też wziąć pod uwagę. Więc moim takim największym, się śmieję trochę, takim zawodem życiowym jest to, że ja wybrałem zawód lekarza weterynarii też dlatego, że nie chciałem pracować z ludźmi, a tutaj się kurczę okazuje, przede wszystkim się pracuje z ludźmi. Ale może się dobrze stało, bo gdyby nie to, nie byłoby bloga, gdyby nie było bloga, nie byłoby książki, więc mimo wszystko z tych kontaktów z ludźmi jakieś korzyści też wyciągam.
Szanowni Państwo, moim i Państwa gościem był Łukasz Łebek, którego gryzą ludzie, więc postarajmy się, jak będziemy odwiedzać następny gabinet Łukasza, następnym razem gabinet Łukasza, albo jakiegokolwiek innego weterynarza czy weterynarki, nie gryźmy ich swoją niewiedzą, bardzo prosimy, ignorancją i szeregiem różnych innych rzeczy i badajmy się w kierunku pasożytów, nie tylko pociechy i pupile, tylko samych siebie również. Łukasz, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, było mi bardzo miło. Mnie również. Z Państwem słyszymy się w następną środę i w ogóle co środę, ponieważ podcast pokazuje się w każdą środę. Dzięki serdeczne i do usłyszenia.